wczesnym rankiem wypływamy na niewielką płaską wyspę Seymour Norte, by z bliska obserwować zwierzęta. Już na wstępie spotykamy legwana morskiego, kilka głuptaków i baraszkujące foki. Na wyspie jest największa na Galapagos kolonia fregat wielkich. Fregata to jeden z największych ptaków morskich. Swą nazwę zawdzięcza nadymającemu się workowi gardłowemu, który gdy jest wypełniony powietrzem, przypomina rozdęty na wietrze żagiel fregaty. Fregaty mają długie i wąskie skrzydła o rozpiętości do 2 m 30 cm. Spędzają wiele czasu w powietrzu. Jako świetni lotnicy potrafią zdobywać pokarm w nietypowy sposób. Ścigają inne ptaki, takie jak mewy, kormorany, pelikany, a przede wszystkim głuptaki. Niepokoją je i prześladują dotąd, dopóki ścigani nie zwrócą połkniętej przed chwilą ryby. Głuptak niebieskonogi, duży ptak morski o rozpiętości skrzydeł do 1,5 metra. Para głuptaków z pisklęciem. Samica składa 2 do 3 jaj i oboje rodzice przez 41 dni ogrzewają je stopami. Jaszczurka lawowa. Na Galapagos jest ich 7 gatunków. Legwan lądowy żerujący na opuncji. Ten natomiast musi się najpierw trochę pogimnastykować, by móc się posilić. Jeszcze inny w poszukiwaniu pożywienia wspiął się na drzewo. Legwan lądowy jest masywnie zbudowany, ubarwiony ciemnożółto, na karku ma niewielki grzebień skórny. Osiąga długość około 125 cm i waży do 13 kg. Dojrzałość osiąga pomiędzy 8 a 15 rokiem życia.
Samica składa od 2 do 15 jaj, z których po 3 do 4 miesięcy wylęgają się młode. Mogą dożyć nawet 50 lat. Tutaj dwa osobniki ustalają, do kogo należy teren.